Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych absolwentów. Naszym gościem jest dziś pan Paweł Rogalski, student politologii w latach 1998-2003, a obecnie dziennikarz, prezenter i wydawca. Panie Pawle, witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, również dziękuję za zaproszenie. Panie Pawle, proszę powiedzieć, jak wspomina Pan studia w Instytucie Politologii? Wspominam bardzo dobrze, dlatego że kiedy ja zaczynałem, to studiowaliśmy jeszcze, siedziba politologii mieściła się przy ulicy Wosia Budzysza w Sopocie, w takiej fajnej secesyjnej kamienicy z przełomu XIX-XX wieku, która miała swoją historię barwną, skądinąd opowiadaną nam na początku. Być może trochę koloryzowaną, ale barwnie opowiadaną przez wykładowców. Wspominam fajnie, dlatego że to był taki trochę czas, fajnego miejsca, w fajnej lokalizacji, takiej nadmorskiej w Sopocie, przez pierwsze 3 lata przynajmniej, bo w ostatnich 2 latach, to jeszcze wtedy były tylko studia magisterskie, nie było podziału na studia pierwszego, drugiego stopnia, licencjat, magisterka, tylko od razu studia magisterskie. Pozostałe 2 lata Instytut Politologii został przeniesiony do tutaj na Aleję Hallera do Gdańska i tu już tego uroku, takiej barwności, tego kolorytu jak w Sopocie nie było. A Sopot, dlaczego wspominam miło? Raz ze względu na lokalizację, no a dwa ze względu na atmosferę, która wówczas panowała i wykładowców, którzy byli naszymi opiekunami i wykładowcami na poszczególnych latach w Instytucie Politologii. To były fajne osobowości, to byli fajni ludzie, każdy miał swój charakter, charakterek i rys osobowościowy. No i to były różne postaci. Dlaczego jeszcze? No i to był, tak jak powiedziałem, trochę czas takiej beztroski, to były studia dzienne, studia humanistyczne. No nie wiem jak jest teraz, ja skończyłem te studia 18 lat temu. Jak jest teraz, ale wtedy dużo się imprezowało. Dużo się imprezowało, czy to na stacjach, czy to w akademikach. I to na pewno było ważne w ciągu tych 5 lat. Nauka oczywiście jak najbardziej, ale równie ważne imprezowanie i to, powiedzmy szeroko pojęte, życie towarzyskie. A dlaczego wybrał Pan właśnie ten kierunek? Jak sobie sięgam pamięcią, przygotowując się do tej rozmowy, to sięgnąłem sobie do dokumentów jeszcze gdzieś z czasów wczesnych, z czasów szkoły średniej i wcześniejszych. To już w 8 klasie szkoły podstawowej deklarowałem, że chciałbym studiować politologię, więc ja byłem dosyć mocno ukierunkowany na ten profil, powiedzmy, studiów. Dlatego, że po prostu interesowałem się szeroko pojętą humanistyką, zjawiskami społecznymi, politycznymi czy społeczno-politycznymi. No, ja też jestem takim rocznikiem, który i mój rocznik taki był, gdzie lubiliśmy dyskutować, analizować o procesach politycznych, o zjawiskach politycznych. Proszę pamiętać, to była druga połowa lat 90., więc byliśmy trochę na innym etapie tego, powiedzmy, procesu politycznego niż obecnie. I pewnie dlatego to nie było jakoś z wyrachowaniem wykalkulowane, co ja będę po tych studiach robił, bo tak chyba się wtedy nie myślało. Myślę, że teraz się bardziej pod tym kątem idzie. Tak mi się wydaje, może się mylę, ale to był świadomie wybrany kierunek, bo po prostu chciałem to robić, chciałem to studiować, ale też nie do końca myślałem, co będę po tym robił, nie? Znaczy, wiedziałem, że będę chciał być dziennikarzem i to jakoś udało się zrealizować, no i tak trwa do dzisiaj. Pamięta Pan swoje pierwsze zajęcia? Nie udało mi się, szczerze mówiąc, sięgnąć do tych pierwszych zajęć. Nawet sobie przejrzałem indeks w tym celu, żeby sobie odświeżyć i przypomnieć, może jakaś lampka się zapali, które te zajęcia były tymi pierwszymi, ale nie. No dobrze, pierwszych nie, ale które zajęcia zapadły w Pana pamięci najbardziej? Zapamiętałem zwłaszcza 2. Znaczy, to też przez pryzmat osobowości, które te zajęcia prowadziły, przez pryzmat wykładowców, czyli to była chyba historia polityczna powszechna, zdaje się, ale w każdym razie ważną
kluczowa jest to postać dla czyli osoba, która prowadziła te zajęcia, był profesor, chyba teraz profesor wówczas, doktor Jacek Tebinka. Doktor Jacek Tebinka, no i na pewno zajęcia pod tytułem Strategie polityczne państw Azji Wschodniej pod kierunkiem i prowadzone przez profesora wówczas Waldemara Dziaka. Dlatego, to on chyba już nie żyje, on zdaje się, że już nie żyje. To była taka postać, która sypała anegdotami, oprócz tego, że objaśniała nam różne zjawiska dotyczące procesów politycznych w Azji Wschodniej, Azji Środkowo-Wschodniej, to była taka postać, która sypała anegdotami jak z rękawa. No, dlatego między innymi, że kilkanaście razy był gościem w Korei Północnej, znał tą Koreę Północną chyba jak mało kto, opisywał ją zresztą potem w swoich książkach takich publicystyczno-historycznych, publicystyczno-politycznych. No i jego wykładów słuchało się z rozdziawioną gębą, szczerze mówiąc. Dlatego na pewno wryły się w pamięć chyba większości ludzi z mojego roku. No a profesor Tebinka, jak wspomniałem, ze względu na swoją barwną osobowość i taki nietuzinkowy, nieszablonowy sposób przekazywania wiedzy i też dzięki temu, że tak to robił, no to myślę, że ta wiedza nam się też utrwaliła po prostu. Był pan pilnym studentem? Znaczy nie powiedziałbym, że byłem pilnym studentem. Lubiłem politologię, lubiłem to, co robiłem, więc to wszystko przychodziło mi stosunkowo łatwo, ale to nie jest też tak, że wszystkie egzaminy zaliczałem w tym pierwszym terminie, w tej sesji właściwej. No, zdarzały się też tak zwane kampanie wrześniowe, chociaż to, no, tam pewnie na palcach jednej ręki policzyłbym takie sytuacje. Nie? Czego dotyczyła pana praca dyplomowa? Właśnie sięgnąłem, wygrzebałem tą pracę dyplomową, przygotowując się do rozmowy z panią z czeluści piwnicy, gdzieś tam w piwnicy zalega, musiałem otrzepać ją z kurzu i sobie odświeżyć. I co ciekawe, tak sobie ją przejrzałem, nawet przeczytałem kilka stron i wydaje mi się, że ona pozostaje zaskakująco aktualna. Ona dotyczyła, zaraz mogę nawet przytoczyć dokładny tytuł, dotyczyła obwodu kaliningradzkiego, dokładny tytuł, obwód kaliningradzki w kontekście stosunków rosyjsko-litewskich oraz wstąpienia Litwy do NATO i Unii Europejskiej, ponieważ ona była pisana w 2002-2003 roku, czyli na 5 minut przed wejściem do Unii Europejskiej, też państw bałtyckich, to ona była wtedy bardzo aktualna i tego dotyczyła rzecz, czyli obwód kaliningradzki, eklawa kaliningradzka w kontekście stosunków litewsko-rosyjskich. Dlaczego padło właśnie na ten temat? Dlatego, że generalnie tematyka wschodnia, tematyka stosunków międzynarodowych, zwłaszcza dotyczących wschodu, tego najbliższego wschodu, naszych najbliższych sąsiadów, Pribałtyki czy Rosji, jest mi bliska, a jeszcze, ponieważ tutaj dochodzą te kwestie geopolityczne, geostrategiczne związane z specyficznym położeniem i specyficznym statusem obwodu kaliningradzkiego, który jest taką enklawą otoczoną przez państwa już należące do Unii Europejskiej, ale jednak no, należącą do Rosji, no to dlatego to mnie to interesowało. Znaczy, raz ze względu na geopolityczne, polityczne uwarunkowania, a dwa też także społeczne, dlatego że, tak jak mówię, ten obwód kaliningradzki jest o tyle fenomenem, że, no, no, że ludzie w nim mieszkający ciążą jednak ku zachodowi, a politycznie i militarnie ta strefa kaliningradzka, obwód kaliningradzki zajmuje no, wyjątkowe też miejsce w planach strategicznych, w planach militarnych Federacji Rosyjskiej, dlatego to było ciekawe, uznałem to za ciekawy temat, zwłaszcza wtedy, w przeddzień wejścia Litwy i Polski do Unii Europejskiej. Czy był pan świadkiem jakiejś szczególnie śmiesznej sytuacji podczas zajęć, podczas obrony i chciałby się pan z nami nią podzielić? Były takie, znaczy zawsze ciekawe były zajęcia, bo naszpikowane różnymi bonmotami, naszpikowane różnymi dowcipami takimi sytuacyjnymi. Zawsze były ciekawe zajęcia, po pierwsze z profesorem Mironem Kusakiem, który był moim promotorem, notabene,
a po drugie przede wszystkim z profesorem, znaczy ówczesnym doktorem Jackiem Tebinką, bo tak jak mówiłem, to były takie trochę spektakle same w sobie, oczywiście też naszpikowane i podlane wiedzą merytoryczną nieprawdopodobną i bardzo przydatną, ale z profesorem Jackiem Tebinką, którego bon mot jeden taki zapamiętałem, do dziś zresztą sobie powtarzamy też z kolegami, z którymi się spotykamy, jeszcze utrzymujemy kontakt po studiach, te 18 lat po zakończeniu studiów, no to kiedyś profesor Tebinka zadał pytanie, to był początek lat 2000, mówi coś takiego, no ale na przykład wyobraźcie sobie, lecimy sobie samolotem, no to mamy do dyspozycji gazetę i laptop, no to z czego lepiej skorzystać? Ktoś tam się zgłasza i mówi, chyba z laptopa, bo można w internecie pogrzebać, to jeszcze były początki internetu, można więcej informacji niż tylko w gazecie zasięgnąć, a profesor Tebinka na to, w zasadzie ma pan rację, ale laptopem pan muchy nie zabijesz. To zapamiętałem, znaczy generalnie całe 5 lat studiów to były wesołe lata, tak jak mówiłem, w dużej mierze okraszone życiem towarzyskim, ale nie odświeżyłem sobie jakiejś takiej konkretnej sytuacji czy jakiegoś tego momentu związanego z jakimś takim dowcipem sytuacyjnym. No, trudno mi sięgnąć, nie? Tak głęboko. Czy mógłby pan podsumować te lata edukacji w Instytucie Politologii i powiedzieć, co dała panu politologia? Co mi dały studia na politologii? Na pewno takie szersze spojrzenie na różne zjawiska społeczno-polityczne, szerszy ogląd, umiejętność oceny różnych zjawisk, różnych procesów politycznych czy procesów społecznych, bo to też miało związek z, powiedzmy, z socjologią szeroko pojętą. Lepsze, myślę, postrzeganie i widzenie więcej niż gdybym tych studiów nie odbył. Tak mi się wydaje. Panie Pawle, jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy. A z Państwem widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku naszych absolwentów. Do zobaczenia.